wietnamski kocur w holenderskim gazie. Nie no, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z polskiego gospodarstwa. Dzisiaj będzie orka, unią, grudziąc i trzydziestką. Tak da rada jakoś tutaj tak po łuku? A i kurczę, bo tak ostatnio od 2 dni jakoś nie mam wędy na nagrywanie, ale powiem wam tak, że w dzisiejszym odcinku będziemy sobie orać, a w kolejnym nie wiem, co będziemy robić. Może jakiś. A i pieniędzy mam 17 tysięcy, no bo mam 17 tysięcy dlatego, że wykonałem 2 misje. Na 21 na zbiór plonów i na pol numer 3 na nawóz. Dlatego mam tyle kasy. No to w sumie taka trochę podrywka, bo 15 na godzinę to w sumie to jest szybko, ale to nie ta, to jest farming, że bo ja chcę na odcinku dużo zaorać. 20 minut pyrkotania 30 wam powinno wystarczyć. No to jest dzień przed Wigilią, jutro wlatuje, lipinki wlatują, 68 odcinek, czyli kiszonka. Tak jak jest nawet w tytule napisane, wigilijna kiszonka. A na święta, no nie mam odcinka, no kurde. No. Kurde. A żebym krzywo wjechał na początku. No ale dobra, to tam się doorze. No jak dobrze pójdzie, to tą stronę założę. No i teraz się powiększyło pole, bo jedynkę z 20 połączyłem. A ja mam plan, jak zdobędę te 35 tysięcy, to dokupić pole numer 23. I wtedy tam już tą drogę przeorać, już będzie takie trochę większe tam. Już będzie też inaczej się kosić. Nie, dynamik zostaje spokojnie. Tam był kawałek przeorany, bo ze pług po prostu testowałem. Czy to będzie wszystko dziorgać? Bo wita, bo nieraz to. Bo to paski mod, ale to czasami wiecie, różnie bywa. I tak sobie musiałem to sprawdzić. Takie dwa krótkie przejazdy sobie zrobiłem. Musiałem do końca, bo wiadomo, poprzecznik jak będzie orany. To jest taka typowa trzydziestka, nie? Tu zardzewiały grill cały z przodu. Tutaj trochę maska, komin. Ale jeszcze spokojnie, ta trzydziestka jeszcze motogodzin nabija, nabije. Czy to z pługiem, czy z bronami. I tak to wygląda.
No, chciałem sobie typowo 30-60 zacząć serię, no bo w sumie, by się nie patrzeć, to na lipinkach zacząłem z Fendem. No tylko z Fendem, bo Fiata sprzedałem zaraz od razu. A zresztą kto śledził moje odcinki, to wie, co było na lipinkach. No i dobra, już chyba więcej nie trzeba będzie dorywać. A, złapało szybciej, dobra. No i grzejemy na dół. Pyr, 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 pyr. Nie no, tą lewą stronę założę na luzie. A ile prawej założę, to ja nie wiem, nie powiem wam. O! Ale go tam coś przytrzymało. Mocno fest. A może jeszcze jeden polskiego odcinek gospodarstwa sobie od razu nagram. A później na lipinki nie na lipinki, tylko na ten. Na co? Na osinę. Bo jak skończę osinę, to będzie inna mapa. Ale nie wiem jeszcze jaka. A ja nie myślę na razie nad skończeniem osiny, bo kurde tam robota, roboty jeszcze je. Ja tylko do końca farminga skończył tamtą osinę. Nie, na 27 nie kupuję chyba, bo po prostu nie wyciągnę. Nie da rady ten laptop już. Na to bez sensu skupywać. Tylko po to, żeby w szafie leżało. Jak nie zagram sobie, no to bez sensu. I cyk. I kolejny. Kolejny przejazd. Specjalnie sobie wziąłem trójkę u niech rodzic, a nie dwójkę, bo z dwójką to ja bym w ogóle tego nie zaorał. Jakby to była dwójka, to ile skip mniej bym miał. A, jeszcze tak. Trzy przejazdy. No nie, no dwa przejazdy i będzie zaorane. No tu na dole w sumie to nawet jeden. O, jeden przejazd i zaorany. No i tamte jedę tylko do połowy będzie. Nie może całe wezmę na raz. Pa, na raz bierze chłop. No i o, polskie mody, no to coś dzieje się. Polskie mody zawsze nadmierną tą brały szerokość. A 9 minut, to ja już mam po pole zaorane, czyli jak dobrze pójdzie, to w 20 minut bym miał całe pole zaorane. A to ja wam już kiedyś mówiłem, w poprzednim odcinku wam to mówiłem, jak kosiłem, że ta mapa jest idealna pod te maszyny, co ja mam teraz, czyli te pola mam idealne w sumie pod te maszyny, co teraz mam. Bo tu na tych polach szybko się robi. Na czas odcinka starcza. 20 minut. No żniwa to chyba poszły
Też 20 minut. No jak nie wiem, ile się nie skończyłem. To tylko tak jadę, żeby sobie wyrównać. Jeszcze jeden korpus by się przydał. O. I może poprzecznik zacznę robić tutaj. No i dawaj w dół, dawaj, 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 szyci. No tak idealnie co do tego to nie będzie zaorane, no ale... Wita. Idealnie do ździebełka to nie będzie zaorane, ale... Będzie zaorany w dużej mierze i potem bronami, jak to przeciągnę bronami, to potem tylko siew i jakiś nawóz. I to wszystko. Bo ja chyba na... A ja mam opryskiwać? Nie, bo jednak nie wiem. Nie, ja nie mam opryskiwacza przecież. A ja mam chwasty włączone czy wyłączone? Chyba włączone mam, jak pamiętam. Jeszcze nie powinno włączone, kresowarka wyłączona, wymagane wapno włączone, chwasty włączone. A jakbym orkę teraz włączył? A to nie, to i tak trzeba będzie... A po prostu... Aha, bo to są dwa landy, dobra. Wszystkie łąki są do orki z tego co widzę. I po prostu po kukurydze będzie orka, nie? I to tyle. Dawaj do tyłu, dawaj. Opuszczamy i... Trójeczka i ogień. Teraz ja mam dużo czasu na nagrywanie, praktycznie cały dzień mam. Od 8 rano do 8, do 17 mam czas na nagrywanie. Bo wiadomo, dzisiaj była wigilia szkolna. Czyli mam 9 godzin w ciągu całego dnia, żeby nagrać odcinek. A ja zależy od dnia, bo nie, ja nie nagrywam jeden odcinek dziennie, tylko czasami 2-3. Zależy od dnia. Wczoraj nagrałem tylko jeden, godzinny. No ale to wiadomo, że bo godzinny to trzeba tylko jeden. Bo zawsze po godzinnym nie chcę mi się nie nagrywać, tylko wolę sobie po prostu skończyć odcinek. O, po prostu jak mija godzinę, to po prostu wolę sobie save'a ogarnąć niż nagrywać kolejny odcinek, bo to jest dla mnie bez sensu. Że wolę sobie ogarnąć save'a i wtedy na drugi dzień sobie nagrać. Czternasta minuta zaraz będzie. Czternasta trzydzieści, a to kurczę jeszcze trochę brakuje. 45 minut brakuje do premiery odcinka. Zrypinek tego z krowami 66. A wy już, czekaj, 23 to jest poniedziałek. A czyli wy tu... Ja? No 23, no. Czyli wy już nawet 67 się nie widzieliście. Nie wiem, ja już nawet nie wiem co kiedy wychodzi, bo ja tam tyle premier mam nastawionych, że... Mam tyle premier nastawione, że ja nawet nie wiem co kiedy wychodzi. Nawet nie ma czasu innej serii wstawić. To praktycznie ciągle 19 jest.
Bo lipinki są wtorki, piątki i niedzielę. A czemu tak dużo lipinek pewnie spytacie? No bo ja chcę po prostu szybko skończyć lipinki, żeby zacząć tą nową serię. Gdzież ja i tak... Ja tam mam ugadane sobie z tym kolegą moim, że dopiero zaczniemy ją nagrywać na ferie po prostu. Bo będzie dużo czasu. Dobra, te mijaki chyba te po prostu większe poprawię sobie poza odcinkiem. A tych małych tam na taki to nie będę poprawił, bo to bez sensu. Tam bronami i tak przykryję. No i powiem tak. Że jednak myślałem, że trochę dłużej ta orka zajdzie. Ale ja sobie nawet cieszę, że poza odcinkiem nie muszę tego kończyć. A poza odcinkiem ewentualnie będzie trzeba poprzecznik jeden zrobić, ale to... To tam chwila, moment. I opuszczamy i ogień. No przynajmniej trochę ten co ponabija. 30 może to godzi trochę wbite, będzie miała więcej. Też w kolejnym odcinku i tak chyba 30 będę wykorzystywał. W kolejnym odcinku chyba będzie bronowanie i siew, tak mi się zdaje. Bo tam nawet dynamika była w środku widać schowanego już. Ja się staram nie jeździć na kontrakty tutaj, na tej serii, tylko staram się... u siebie na polu tutaj zarabiać wszystko. A teraz będę miał swoje, to... to ja zarobię. 5200 za jajca są. A i Global Company sobie wgrałem, żeby mieć po prostu te ładniejsze emotki. Co to? A to są wióry, dobra. Bo nie wiedziałem co to jest. 101 za słomę. Soja jest tu. 3000 i spada. A ja tu po 3600 widziałem soję. Także te, jak będzie 3400 to będę dopiero zaczynał sprzedawać, bo to... Jak będzie mniej, to nie warto sprzedawać. No także co... A, tu dwa przejazdy zostały z tego co widzę. Góra, poprzecznik i dół. Czy to ja to chyba na tym odcinku skończę, bo mam 19 minut, no to przynajmniej będę miał te 23-4 minuty. Nie wiem czy was nie nudzą takie odcinki, że jedną robotę robię, ale przynajmniej ja się cieszę, że ja wolę sobie zrobić cały odcinek z orki przykładowo, niż potem po... niż po, wiecie, niż zacznę sobie orkę na te 5-10 minut, nie? I później siedzieć drugie tyle po odcinku, no to jest dla mnie bez sensu, dlatego wolę sobie na odcinku to zrobić. Chociaż na lipinkach jak orze, to i tak muszę jeszcze poza odcinkami robić. Ja na lipinkach dużo czasu spędzam poza odcinkami. Na odcinku widzicie tam maksymalnie do 30 minut. No chyba, że są godziny, no to wtedy, to wtedy godzinę widzicie. Ale tak naprawdę na tym godzinnym dużo nie zrobię, bo... Bo jakoś tak szybciej mi leci czas poza odcinkiem niż na odcinku. Bo wiecie, bo na odcinku to trzeba na ten timer patrzeć i to jest to.
A jednak nie chcę robić 40-minutowych odcinków jak Bolusie. Bo to ten. Bo dla mnie to jest nie tyle, że za długo, tylko uciążliwa sprawa wrzucać te filmy. Jak taki film będzie ważył taki waży giga, 1,5 giga gdzieś mniej więcej, takie odcinki ważą te 20-minutowe moje, to gdzieś tak waży mniej więcej 1,5 giga, no to ja to wrzucam w 40-45 minut, zależy od czasu. A taki kurde godzinny, który waży 7, 5, 6, 7 giga, no to ja to wrzucam w 3, 4 godziny czasem. 4 godziny czasem 5. Czy zdarza się nawet do 6 godzin czasami. No ale od 4 do 6, o może tak, może w tej granicy. Nie wiem, ja tam nie liczę tego czasu wrzucania, bo... Bo nie. Także kolejny odcinek będzie bardzo ambitny. Bardzo dużo roboty będzie na nim wykonanej. Tutaj na te miedzy trzeba by było wapno rzucić, ale to mnie się nie widzi. To jest bez sensu. No i dobra, i jeszcze. No to mogę cofnąć, bo tam sobie jeździłem naokoło, żeby po prostu. To podnosiłem i jechałem na drugi koniec, bo tam po prostu przez całe pole bym musiał cofać, a to jest bez sensu, to jest tak krótko, że mogę sobie cofnąć. To jest polska seria, także ja tu będę orał po każdej oprawie, bo wiadomo, no... W realu to w sumie się orze po każdej uprawie, no chyba, że ma się uprawę bez orko, no to ten nie trzeba orać, ale... Ale łyskowo to wszystko orało, 600 hektarów zawsze. Wszystkie pola zawsze orali. Na 2,5 dni. Dobra, także jest 23 minuta, także ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć. Do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się cieplutko.